Witam Was wszystkich w kolejnej recenzji. Tym razem mam przyjemność zaprezentować Wam smartwatcha Ronneberg RT68. Jest to zegarek utrzymany w sportowej stylistyce, jednak idealnie sprawdzi się zarówno na oficjalne wyjścia. Smartwatcha można połączyć z telefonem w szybki i prosty sposób. Wystarczy ściągnąć aplikację Wear Health za pomocą kodu QR, który znajdziemy w instrukcji obsługi zegarka, a następnie po uzupełnieniu naszych danych mamy możliwość sprawdzenia bardziej szczegółowych informacji oraz statystyk. To pierwszy model, który cechuje się pełną wodoodpornością. Można z niego korzystać na przykład na basenie. Ten rewolucyjny model posiada wiele funkcji pomiarowych, jak EKG, pomiar pulsu, pomiar ciśnienia krwi czy saturacji. Co więcej, idealnie sprawdzi się dla osób aktywnych, ponieważ posiada aż 8 trybów sportowych. Chodzenie, bieganie, jazda rowerem, wędrówki, pływanie, piłka nożna, tenis stołowy oraz badminton. Zegarek jest kompatybilny z systemem iOS i z Androidem. Smartwatch wysyła powiadomienia o braku ruchu. Możliwość podświetlenia tarczy przy ruchu ręką. W aplikacji na telefonie można również sprawdzić swoją aktywność fizyczną. Zegarek wysyła powiadomienia o połączeniach oraz o SMS-ach. Można zdalnie sterować muzyką bezpośrednio z smartwatcha. Zegarek ma wbudowany monitor snu. Automatycznie synchronizuje dane z aplikacją. Prosty i klasyczny design będzie pasował do wielu stylizacji. Najważniejsze funkcje męskiego smartwatcha Ronneberg RT68. Smartwatch posiada 20 różnych tarcz zegara, makrokomierz oraz licznik spalanych kalorii. Zegarek posiada również funkcję pomiaru przebytego dystansu. Smartwatch ma wbudowany dynamiczny pulsometr, posiada ciśnieniomierz, prowadzi pomiar EKG, odmierza saturację. Zegarek ma 9 trybów sportowych. Posiada pomiar ciśnienia atmosferycznego, które możemy sprawdzić na aplikacji w smartfonie. Ma wbudowany stoper, alarm, budzik oraz minutnik. Największą zaletą tego modelu jest pełna wodoodporność. Smartwatch Ronneberg RT68 pozwala na pływanie dzięki wysokiej klasie wodoszczelności. Należy pamiętać jednak, że zegarek nadaje się jedynie do pływania w chłodnym basenie. Nie należy używać zegarka w saunie oraz gorącej wodzie. Nie można także pływać w słonej wodzie. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o RT68. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Możecie również napisać w komentarzu swoje zdanie na temat tego modelu.